Witam serdecznie spod Stadionu Narodowego. A proszę powiedzieć, dużo już ludzi? Już rozpoczęło się wpuszczanie na trybuny i tak dalej? Jeżeli pan redaktor mówił do mnie, to niestety tak? Nie słyszałem, bo mi ucho wypadło. O, a już... Jeszcze raz. Dobrze, to w takim razie powtórzmy. Czy dużo ludzi już, czy ludzie już przychodzą na koncert? Kompletnie nie rozumiem pana pytania. No dobrze, to nie może. Słyszę. Dobrze, to może spróbuję w takim razie z innej beczki. Czy koncert Madonny w Warszawie nie kłóci się z powagą rocznicy Powstania Warszawskiego? O, tak. I teraz zrozumiałem. Mogę to bardzo opowiadać? Tak, bardzo proszę. Teraz wysoko w obronie wyszli Amerykanie, no ale ładnie rozegrali to zawodnicy zespołu tunezyjskiego, chociaż no jak widać zakończyło się to koszem. Szkoda, szkoda, bo to była ładna akcja. Przestraszył się LeBrona Jamesa trochę Ben Romdan. Zobaczmy, czy tam nie było przewinienia. A jednak. Jest to sztuka, prawda, żeby tak piłkę wbić w... Sztuka, ale LeBron James tam delikatnie się chyba do tego przyczynił. W ich dłoniach wyglądają jak zaczarowane. Alvin Lopez i jego zespół zapewniają jednak, że to nie magia, a jedynie zręczność. I w dodatku można się jej nauczyć. Żonglerka kontaktowa to nie magia, to raczej sztuka zręczności. Jedyne, co musisz zrobić, to bardzo dużo ćwiczyć. Piłka nie ma żadnych specjalnych właściwości, tylko wytężony trening sprawia, że wygląda jakby pływała. Kula wbrew pozorom nie jest ani szklana, ani wypełniona wodą. To akrylowa piłka o średnicy 10 cm. Materiał, z którego ją wykonano, dobrze odbija światło, dzięki czemu powstają różnego rodzaju złudzenia optyczne. Myślałem, że jest z wody, ale kiedy jej dotknąłem, okazało się, że jest twarda i ciężka. Żonglerka kontaktowa wzbudziła na tyle duże zainteresowanie, że w jednym z fitness klubów w stolicy Filipin, Manili, utworzono specjalne zajęcia. Po ostatniej aferze, gdy sekunda trwała wieczność, na igrzyskach padł kolejny niechlubny rekord. Bezczelności. W meczach deblowych badmintona Chin, Korei Południowej i Indonezji zawodniczki grały tak, by przegrać. Do ćwierćfinału zakwalifikowały się wcześniej i nie chciały spotkać się tam z rodaczkami. Interweniował sędzia, a widownia krzyczała spadać. Światowa Federacja Badmintona oskarżyła 8 zawodniczek o ustawkę. Co niedopuszczalne, zajmuje się tym komisja. Jest zapis w regułach gry, że gracz powinien dawać z siebie wszystko. Ludzie chcą oglądać rywalizację sportową. Zawodniczki zdyskwalifikowano. I bardzo się cieszymy z tych dwóch drugich miejsc Przemka Miarczyńskiego, no bo to też wielka sprawa. Przemek widać jest w formie, jest w gazie, także też jesteśmy naprawdę pełni dobrych myśli względem tej dwójki. Panowie, oby tak dalej, a my przejmujemy... Mało punktów ten dzisiaj zdobyliśmy, bo tego 7, to też 7. To woda? Nie, to sól. Zatrzymałam się. Zocha, opowiadaj. Od początku, jak to było? Dobra, zostawiamy wam Zochę, my się żegnamy. Do super, zobaczenia. Gaz jest, gaz jest. Ale ten, ale potem, co? Jest, jest gaz. No, zatrzymałam super, super. Się na linię, no, na starcie. Teraz Sebastian powiedział, bo nie wiedzieliśmy jeszcze dlaczego. Dojechałaś? I piąta dojechałam, a to byłam super, gdzieś... Super, to naprawdę. Ostatnia wyszłam z startu. No ale jest okej, okay, jest okej. Okay. No, bardzo pozytywnie. Dobrze. Dobry początek. No, gratulacje chłopaki. Wróciliście do gry. Dokładnie, ja no. Będziemy do gry. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy. Takie rzeczy się, proszę Państwa, bardzo rzadko ogląda. Taka kuchnia telewizyjna trochę. Widzieli Państwo, jak wyglądają relacje między żeglarzami.